Po wyborach w tysiąc... Zacznijmy od tego, że pierwszy Sejm wyłoniony w całkowicie demokratycznych wyborach w 1991 roku nie był w stanie w ogóle osiągnąć porozumienia w tym zakresie i uchwalono wyłącznie tylko tak zwaną małą konstytucję w 1992 roku. I dopiero kolejny Sejm wyłoniony w 1993 zajął się rzeczywiście przygotowaniem tej konstytucji już pełnej, która miała zająć miejsce tych resztek konstytucji jeszcze z czasów stalinowskich z 1952, które w tym czasie jeszcze ciągle obowiązywały. Tyle, że w tym Sejmie drugiej kadencji, prawica była niemal nieobecna, dlatego że najkrócej mówiąc, formacje prawicowe poszły do tamtych wyborów w 1993 rozdrobnione, w efekcie czego większość z nich nie przekroczyła 5- bądź 8-procentowego progu wyborczego i w konsekwencji ponad 30, dokładnie 30%, 34% wyborców, 1/3, ponad 1/3 głosujących w tamtych wyborach została bez swoich przedstawicieli w Sejmie. I na tym skorzystały głównie ugrupowania rzeczywiście lewicowe i centrowe, liberalne. To znaczy z jednej strony Sojusz Lewicy Demokratycznej, który wtedy zyskał, mając niewiele ponad 20% głosów, miał prawie 40% mandatów. Drugim takim beneficjentem było Polskie Stronnictwo Ludowe. I w tym Sejmie jeszcze istotną rolę odgrywała Unia Wolności i później i Unia Pracy. Czyli tak naprawdę partie liberalne, lewicowe. I one rzeczywiście w tym sensie tworzyły jeden obóz, że no, daleko im było do wartości konserwatywnych, chrześcijańskich. Natomiast nie był to na pewno jedna formacja polityczna, niemniej jednak im było na tyle blisko, że były w stanie uzgodnić pewien projekt konstytucji. Projekt, który uchwalono w kwietniu 1997 roku, a następnie odbyło się referendum. Referendum właśnie konstytucyjne w 1997 roku, które jak wiadomo przyniosło zwycięstwo temu projektowi konstytucji, ale właśnie. Ale jakie to właśnie. Zwycięstwo, bo było No, to... mizerne, mizerne, bo przypomnijmy, że w tym referendum wzięło udział mniej więcej 43% obywateli, a więc mniejszość Polaków, mimo że ta konstytucja, i to jest pewien paradoks, wprowadzała w rozdziale o referendum wymóg, żeby referenda były wiążące tylko jeśli uczestniczy w nich ponad połowa uprawnionych do głosowania. A zatem konstytucja wprowadziła pewien wymóg, którego ją samą uchwalono, nie przestrzegając go. No to był pewien paradoks, ale takie akurat były wtedy przepisy prawne. I co więcej, z tych 43% obywateli, którzy się udzieli w referendum, niewiele ponad połowa, bo mniej więcej 53% głosowało.